Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mafkar, a dziś nagrywam jeden z lepszych hitów sprzedażowych, jakie były i są na naszym rynku. Kiedyś ten samochód, gdy mieliście taką Kia Sportage, jak tutaj na placu, sprzedawał się, no można powiedzieć, na pniu. Teraz też się bardzo dobrze sprzedają, ale wiadomo, ludzie powymieniali trochę na nowsze modele. Tutaj mamy 2013 rocznik, czyli samochód 10-letni, z przebiegiem 198 tysięcy i silnikiem 1.8 CRDI. Są dwa rodzaje klientów. Jedni wolą 2-litrówkę, drudzy wolą 1.7. Jest to też, ma bardzo dużo zwolenników, chociaż jest słabszy przede wszystkim tym, że pracuje bardzo ładnie i bardzo cicho. A drugi jest plus taki, bardzo mało pali. 2 litry można uzyskać mniej niż w 2-litrówce. No i druga opcja też taka, że nie ma przede wszystkim dwumasy. A przy takich przebiegach, autach jakichś tam rocznych, no taka wymiana może się zdarzyć. No, 2-litrowy bardziej jest raczej preferowany chyba dla osób, które lubią przycisnąć lub też mają jakiś hak do podpięcia albo jeżdżą często bardzo załadowanym samochodem. A co o Kii? Kia, jak widzicie, w fajnym pakiecie z tymi chromami. W lampach też mamy oczywiście diody LED, alufelgi 17, fabrycznie przyciemniane szyby. No i jeszcze są też składane lusterka. Z tyłu macie kamerę, no i przy okazji czujniki parkowania. Takie nietypowe połączenie. To jak też widać, są przeciwdzielne. A jeszcze można dodać co o linii. Linia bardzo fajna. Kiedyś tak mi się powiem wam, przez chwilę bardziej podobał X35, ale jednak wolę te Kije. Nie wiem, czy jak widzieliście z przodu, mają takie fajne wcięcie obok przedniej szyby. I tak samo to wcięcie też przechodzi na tylnią klapę. Zaraz będziecie je dokładnie widzieli. Proszę bardzo, tutaj na środku taki jakby rąb. Fajny, stylistyczny detal. No i przy okazji też te srebrne ringi, srebrne klamki, fajnie to gra. I pokażę wam, że Koreańczycy też dbali o szczegóły, nawet w bagażniku. Nawet ta listewka tutaj, którą mamy, listewka czy roleta, też jest srebrna. Prezentuje się to ładnie, estetycznie. Bagażnik jest to spłaszkawy, ale tutaj w tych autach mamy bardzo taki głęboki schowek, czasami jak jest koło, lub tu można po prostu też powkładać różne rzeczy. Tutaj też zobaczycie sobie o kamerkę, proszę. A jeszcze może na szybko przejdę, pokażę wam to wcięcie na przodzie. Auto ogólnie ładnie utrzymane, nie jest jakieś powniatywane. Ładnie się prezentuje, myślę, że też to zobaczycie na zdjęciu. Proszę bardzo, tutaj też mamy taki stylistyczny zabieg z takim wcięciem na szybę. Fajnie to wygląda. To samo przechodzi na grill. Naprawdę, to auto, chociaż jest tam projekt 2010 czy 11 rok, nie zestarzało się dalej, wygląda świeżo. Nagrajmy sobie serwisy tego samochodu. Według mnie auto ma taki prawdziwy, rozsądny przebieg, bo jest to dosyć duży samochód i diesel, czyli wychodzi mu około 19,5 tysiąca rocznie, więc taki standardowy według mnie przebieg dla rodzinnego auta. A poza tym tu macie jego potwierdzenie, czyli francuski przegląd ważny do 2024 roku, wyrobiony w 2002 w październiku przy przebiegu 189 tysięcy km. Jak dostał na 2 lata, więc myślę, że z autem jest bez żadnych problemów. A tu kolejne potwierdzenie z dawnych lat. Jak miał robiony przy jakichś tam przebiegach, widzicie tutaj różnicę. 149 w 2020, 2018, 107, no i tak dalej. Tu mamy też książkę serwisową i możecie sobie zwrócić uwagę na to, jak kiedyś Kia, nawet chyba do tej pory, tam daje gwarancję performacji, gwarancja na blachę, nawet jest do 2025 roku, no ale Kia oczywiście sobie zastrzegała, żeby jeździć na takie też sprawdzenie blacharki, nie tylko, że tak powiem, wymianę oleju. Teraz przejdźmy do wymian. Ciężko to jedną ręką zrobić, ale może się uda. Proszę, tu są jego wpisy. Wpisów jest dość sporo. Tak, widać Kia Lil. W Kii był do 170, do 107. Tu macie 140. No i tu chyba coś jeszcze jest pod maską, dwie sztuki. Jeden jest chyba przy 160, a drugi jest na pewno, bo tutaj też robiony w tamtym roku przy 183 wymiana oleju i takie rzeczy. No ale...
Opowiem wam o wnętrzu, bo według mnie jest naprawdę przyjemnie utrzymane. Spójrzcie sobie, jak wygląda schowek, dosyć pojemny, nie trzeba się w nim bardzo ściskać. Lewa strona, przyciski fajnie, ładnie utrzymane, nie są zdrapane, bo też nie są niczym pokryte, więc prezentują się, proszę bardzo, dobrze. Przycisk od elektrycznych lusterek, no i przycisk od tego, co mówiłem, czyli składania. Proszę bardzo, ładnie, bez szumu nam się złożyły. Rozłóżmy je z powrotem. Tutaj wykończenie ze skórki, też ładne, niewygniecione, dobrze się to prezentuje. Kierownicę mamy skórzaną. Jak widzicie, ze sterowaniem radiem, tempomatem i jeszcze odbieranie telefonu i takie może komunikaty głosowe. Kierownica niezużyta, minimalne ślady. Jak to przy tym przebiegu 200 tysięcy, wygląda naprawdę według mnie dobrze. Tutaj przyciski mamy komplecik, czyli start-stop, pomaganie zjazdu ze wzniesienia, no i wyłączanie oczywiście ESP. Tutaj liczniki fajnie wyglądają, ładnie to jest skomponowane. Tutaj delikatny taki półłuk na obrotomierz, tutaj tuba z prędkością, no i tutaj wskaźniki, które muszą być, czyli temperatura i oczywiście poziom paliwa. Dalej wchodzimy sobie na środek. Radio standardowe, ale mamy obsługę Bluetooth i telefonu. No to też jest bardzo ważne. I też tutaj kolejna sprawna klimatyzacja dwustrefowa. Fajnie ten panel wygląda w tym piano blacku, mi się podoba. Dalej wyjście na AUX-a i USB-ka, standardy, wyłączenie czujników i gniazdko zapalniczki. Spójrzcie, deska prezentuje się tak. No jakbyście zauważyli, też ma ten taki stylistyczny akcent, że to też delikatnie ten wjeżdża do góry. Mamy też taki jakby spłaszczoną jakąś elipsę. Tutaj oczywiście sześciobiegowa skrzynia biegów, co nie wspomniałem, że niektóre te samochody w benzynie miały pięciobiegówkę, no i niektórzy klienci po prostu nie chcieli takich ich brać. Tutaj dwa miejsca na kubki, duży podłokietnik, proszę bardzo, bardzo głęboki. Ta lepsza tapicerka z ISOFIX-em, też duży podłokietnik z tyłu. No i tutaj jeszcze mamy schowek na okulary, proszę bardzo. No i pokażę wam, jak pokazuje wsteczna kamera. No jest też lusterko z fotochromem, proszę bardzo. Tylko musiałoby nam złapać oczywiście ostrość. O, nawet ładnie to pokazuje. Fajnie jest to wkomponowane, nawet jak nie macie ekranu wielkiego z nawigacją. Ładnie to wygląda. Oczywiście włączne automatyczne świateł i automatycznych wycieraczek. Pokażę wam jeszcze boczek mojego fotela, bo naprawdę ładny, niewysiedziany. Bardzo przyjemna pozycja za kierownicą wysoką, jak to mówią, jak na obiedzie. Cóż, w aucie to wszystko. Zapraszam was do odwiedzenia mojej strony mavkarautomoto.pl, również Instagrama mavkarauta, zostawienia subskrypcji. Oczywiście, jak chcecie, wam się podobało, lajka. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie napisać oczywiście też maila. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. No i jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywiozę na lawecie lub zarejestruję na siebie i później wam go sprzedam. Pozdrawiam, cześć!